Witamy w kolejnym odcinku Kulturalnego Bloku Lokalnego. Dzisiaj po raz kolejny artysta z naszego podwórka, nasz artysta Łukasz Ojdana. Od razu warto powiedzieć, że laureat Nagrody Fryderyka. Dzień dobry. I po pierwsze mam takie pytanie, które zadaję każdemu, czyli jak w tym trudnym czasie, w tym czasie pandemii radzą sobie artyści, a w tym przypadku muzycy? Czy rzeczywiście, tak jak się mówi, jest ciężko i z pracą, i z zarobkiem, ale można też może spożytkować ten czas na jakiś flirt z muzą twórczą. Jak to wygląda w Twoim przypadku? Dzień dobry, cześć, witam wszystkich, bardzo dziękuję za zaproszenie. Odnosząc się do pytania, to myślę, że oczywiście no, sytuacja jest szczególna, nie tylko dla muzyków, dla każdego z nas jest to dosyć nietypowa sytuacja, z którą się mierzymy chyba pierwszy raz tutaj w naszym, powiedzmy, pokoleniu czy w naszych pokoleniach. Jeśli chodzi o trudności, ciężko powiedzieć, no to wszystko jest kwestia też odpowiedniego podejścia do tematu, bo rzeczywiście aktywności koncertowe są w tym momencie ograniczone do minimum, to znaczy koncerty odbywają się bardzo często jakby w formie online, to znaczy są jakieś cykle koncertów domowych lub transmisje na żywo jakichś koncertów właśnie z miejsc, które tymi koncertami żyły dotychczas w formie takiej standardowej. Na pewno to jest pewien rodzaj dyskomfortu, bo rzeczywiście nie można tworzyć na żywo dla publiczności, nie można tej publiczności zaznawać na koncertach i otrzymywać od niej tych wszystkich uczuć, które też kreują w pewnym sensie artystyczną wypowiedź. Jeśli chodzi o kwestię, powiedzmy, radzenia sobie w tej sytuacji, no to myślę, że to jest dobry czas na to, żeby sobie przewartościć pewne rzeczy. Każdy jakieś tam wartości pewnie jakąś naukę w tym wszystkim dostrzega, natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja oczywiście mam teraz czas na to, żeby pracować nad nowymi pomysłami, nad pracą nad warsztatem, nad komponowaniem, nad przygotowaniem się do kolejnych nagrań, do kolejnych projektów, które mam w głowie i mówiąc szczerze, ten czas teraz jest szczególny, dosyć dziwny, natomiast ja jakby funkcjonuję artystycznie tak jak do tej pory, to znaczy mnóstwo pomysłów mam w głowie i staram się jakoś zapisywać, porządkować, myśleć, który pomysł jest jakby najbardziej aktualny i pracuję po prostu twórczo. A dodatkowo jeszcze też no, mam to szczęście, że jeszcze funkcjonuję jako pedagog, to znaczy uczę młode pokolenie muzyki jazzowej i tajników improwizacji. Te lekcje odbywają się co prawda zdalnie, natomiast ja bardzo sobie cenię tą możliwość i jakby jestem z ludźmi, może nie fizycznie tak jak do tej pory, natomiast cały czas mam z nimi kontakt i też chłonę od nich takie zaangażowanie i pewien rodzaj fascynacji tym, więc jakby nie wygasa to, a wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że rozwijam się i mimo trudnych czasów staram się funkcjonować i nie poddawać. Domykając wątek pandemii, 6 marca wydałeś płytę, która nawiązuje do kultury polskiej. No wiemy, że niestety promocja pewnie w jakiś sposób nie odbyła się tak, jak ją zaplanowałeś. Natomiast czy mógłbyś nam trochę szerzej opowiedzieć o tej płycie? Jakiej kultury ona dotyczy polskiej? No i co jest takiego w niej, powiedzmy, rewolucyjnego? Tak, płyta Pieśni Kurpiowskiej i Medytacje ukazała się na początku marca. Pierwszym koncertem premierowym był koncert w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. W szczególnym dla mnie miejscu, bardzo, bardzo inspirującym, można powiedzieć, inspirującej przestrzeni. Jeśli chodzi o to, czy ta promocja się jakoś tam, powiedzmy, nie odbyła, mówiąc szczerze, to jakby tylko w kwestii koncertowej ona się jakoś tam, powiedzmy, zawiesiła czy zamroziła. Ponieważ jakby o tej płycie jest bardzo głośno, piszą o niej i krytycy, i dziennikarze. Dostaje jakieś wyróżnienia w postaci umieszczenia na takich prestiżowych europejskich listach, bo i w kwietniowym, i w majowym zestawieniu takiego dosyć prestiżowego cyklu Europe Jazz Media Chart, to się nazywa, i to jest taka lista,
realizowana przez można powiedzieć, najważniejsze portale, najważniejsze pisma jazzowe w Europie i powiedzmy najbardziej takich poważanych krytyków. Oni umieszczają co miesiąc po prostu swoją propozycję płyty, która ich zdaniem jakby jest istotna. I tutaj mam to szczęście, że i polska strona tą płytę zauważyła w kwietniu i potem holenderski dyptyk Henning Bolte również tą płytę na swoim zestawieniu majowym zamieścił, więc jakby o płycie jest głośno, płyta zyskuje dosyć dobre recenzje, co mnie bardzo cieszy. A jeśli chodzi o jakby tą kluczową sferę, czyli sferę artystyczną i jakby merytoryczną, to jest to płyta, tak jak powiedziałem na początku, Pieśni Kurpiowskie, czyli jakby korzystająca właśnie z dorobku kulturowego i muzycznego właśnie mieszkańców rejonu właśnie Kurpiów. Natomiast medytacje to takie moje improwizacje inspirowane właśnie tymi melodiami. Także tu już jakby bardziej moja aktywność i moje jakby dotychczasowe jakieś doświadczenia to rzeczywiście w tych medytacjach się tutaj najbardziej objawiają, ponieważ biorę na warsztat te melodie i od nich się jakoś tam odbijam i tworzę jakby nową wartość tutaj muzyczną. Także to jest tutaj rzeczywiście... Nie, proszę skończyć. Także korzystanie z dorobku tutaj jakby tej tradycji polskiej, korzystanie z doświadczeń swoich jakby nabytych poprzez już, no można powiedzieć, 10-letnią taką aktywność sceniczną. Ta płyta jest bardzo, powiedziałbym, dosyć bardzo szeroka w swojej gatunkowości, bo z jednej strony jest to muzyka improwizowana, jakoś tam dotykająca jazzu, czyli tego, czego zaczynałem i od czego wychodzę. Dotyka też rejonów jakby muzyki tradycyjnej, muzyki źródłowej w pewnym sensie, bo do źródłowej się odnosi, oczywiście przetwarza ją na swój sposób. Jest to w pewien sposób też jakaś nowa klasyka, coś, co jest w tym momencie dosyć popularne, także szeroka, jakby wachlarz jest dosyć szeroki i myślę, że publiczność dlatego też ją tak odbiera, ponieważ każdy może znaleźć w tej muzyce coś dla siebie i to jest bardzo, bardzo też mnie buduje i daje nadzieję na to, że idę w dobrym kierunku po prostu. 5 lat temu zdobyłeś pierwsze Fryderyki, ale trzeba powiedzieć, że to jest liczba mnoga, bo 2. I teraz pytanie, w jaki sposób wygląda powiadamianie artysty o tym, że on jest nominowany i czy na przykład jeżeli dostajesz już taką wiadomość, to czy wiesz, że wygrałeś? Bo wiadomo, że jesteś laureatem, no bo znalazłeś się wśród bardzo wąskiego grona artystów. Natomiast czy wiesz, bo tak się zastanawiam, ponieważ niektórzy artyści na przykład nie przychodzą na te gale, nie odbierają nagród. Jak to wygląda w twojej sytuacji? Znaczy, tutaj małe sprostowanie, bo rzeczywiście te Fryderyki były i to było chyba 2015, tak? Tak, 2015. Natomiast to były nominacje, to nie były nagrody, jakby ja byłem nominowany w 2 kategoriach, natomiast jakby tych statuetek jako tako nie otrzymałem. Tak, byłeś laureatem po prostu. Byłem, tak, zgadza się. Byłem na gali, oczywiście w Teatrze Polskim w Warszawie. Byłem na takiej gali, to jest gala no, tak jak każdy wie, poświęcona tej muzyce rozrywkowej i muzyce jazzowej, bo gala muzyki poważnej odbywa się zazwyczaj innego dnia i to jest takie święto tej muzyki w innym zazwyczaj miejscu. Ostatnio odbywa się to wszystko w Katowicach, natomiast dotychczas, do poprzedniego roku wszystko odbywało się w Warszawie. I ja na przykład nie wiedziałem, kto otrzyma tą statuetkę. Nie wiem, jak to wygląda w sytuacji, kiedy już się jestem laureatem, że tak powiem. Faktycznym, nie po prostu na papierze. Zwycięzcą, powiedzmy, tego plebiscytu. Faktycznym, czy otrzymuje się informację, że ta statuetka ląduje w twoje ręce? Ciężko mi powiedzieć. Natomiast
Wydaje mi się, że to jest utrzymane w tajemnicy, to znaczy wszystko wygląda to w ten sposób, że te koperty rzeczywiście tam są i mam wrażenie, że osoby, które są oddelegowane do tego, żeby ogłosić ten werdykt, że one się dowiadują w tym momencie, dopiero w tym momencie. Także na pewno jest to nagroda prestiżowa, na pewno miło jest znaleźć się w gronie nominowanych, pewnie jeszcze milej znaleźć się w gronie tych, którzy tą statuetkę odbierają i pewnie każdy jakieś tam ma ciche marzenie, żeby ten Fryderyk się na biurku znalazł i to jest miłe. Natomiast myślę, że to nie o nagrody chodzi tutaj i oczywiście pewien rodzaj spełnienia jest istotny i warto jest te sukcesy osiągać, bo one potem pomagają w tworzeniu i pomagają w pewności siebie i w podejmowaniu ryzyka. Natomiast to nie o nagrody chodzi. Myślę, że każdy, kto jakoś tam zaczął się zajmować sztuką, nie myślał o tym, żeby być nagradzanym, tylko po prostu z potrzeby serca i zainteresowania, miłości do sztuki, miłości do muzyki w moim wypadku, zaczął się tym zajmować. Także na pewno prestiżowe i skłamałbym, gdybym powiedział, że coś mnie nie cieszy, bo każde wyróżnienie cieszy, każda miła recenzja, każde miłe słowo nawet napisane przez kolegów, przez koleżanki, przez najbliższych, że to jest dobra płyta, że to jest świetny projekt, to oczywiście bardzo cieszy. Natomiast myślę, że trzeba zachować równowagę między euforią spowodowaną pochlebnymi recenzjami i nie załamywać się jakimiś krytycznymi opiniami, które często też się pojawiają, no bo jak wiadomo, żyjemy w erze internetu i niejako no łatwo jest czasem jakoś tak kogoś zdyskredytować i napisać o nim złe słowo, a często nawet to pisane słowo jest źle zrozumiane i może ktoś nie miał tak złych intencji, a po prostu wyszło niekorzystnie. Także staram się być zrównoważonym i jakoś tak pozytywnie odnosić się do ludzi, lubić ludzi, kochać ludzi i nie reagować ani w jedną, ani w drugą stronę zbyt jaskrawo. Słuchaj, mam takie pytanie. Moim zdaniem jest ono bardzo ciekawe z tego powodu, że polscy jazzmeni są doceniani, wydaje się, że wszędzie na świecie, tylko nie w Polsce. I skąd w twoim mniemaniu chociażby taki obrót spraw, że tutaj na naszym podwórku, gdzie generalnie większość z was naprawdę czerpie z kultury polskiej, to nie jest tak, że my na świat jedziemy z czymś zupełnie wytworzonym, no bo jednak jazz to jest sztuka w dużej mierze interpretacji. Jak to jest, że tutaj nie jesteście tak doceniani? Czy to może są gusta muzyczne Polaków, czy po prostu pewna forma podawania nam muzyki się przejadła? Nie wiem, bo sam nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie, może ty mi to rozjaśnisz. Znaczy na pewno trzeba wyjść od tego, że jakby muzyka jazzowa i muzyka improwizowana w ogóle jest jednak kulturą niszową, kulturą niszową. Więc automatycznie nie należy też spodziewać się takich zasięgów, jak przy okazji muzyki popularnej, to po pierwsze. Oczywiście nawiązując do tego, tych festiwali w Polsce jest ponad 100 festiwali muzycznych. Oczywiście oprócz tego działają również jazzowe kluby, różne instytucje kultury, które organizują koncerty i mówiąc szczerze, ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ta sala była pusta. Zawsze można powiedzieć, że publiczność dopisuje i nie ma sytuacji, w której są wolne miejsca. Wszystko jest zazwyczaj, można powiedzieć, zagospodarowane przez słuchaczy. Jeśli chodzi o rozpoznawalność za granicą i nierozpoznawalność w Polsce, no to może ja się odniosę do takich żywych przykładów, to znaczy grając z Tomaszem Stańko na przykład przez tam 2,5 roku, zdaje się, i teraz też ze Zbyszkiem Namysłowskim, czyli można powiedzieć, z dwoma najważniejszymi w historii, można powiedzieć, polskiego jazzu muzykami, oni tak dobrze na nich reagują słuchacze w Polsce, jak i za granicą. Ja nie widziałem, mówiąc szczerze, jakiejś różnicy między postrzeganiem ich i oczywiście za granicą też publiczność jest bardzo często może trochę lepiej osłuchana. Być może tak, może to jest ta kwestia, że jakby jest
Ciężko mi tutaj wysuwać jakieś... Może, jakieś... Znaczy, tak. Też spróbuję się zastanawiać i aktywnie brać udział w rozmowie. Stąd przerywam i tak się zastanawiam, czy może to nie jest jakieś pokłosie dobrze bądź źle przeprowadzonej edukacji muzycznej. I nie w kontekście już oczywiście szkoły muzycznej, gdzie uczymy się grać na instrumentach, tylko raczej na poznawaniu od podszewki tego historii muzyki. O, w zasadzie tak bym to ujął. Jednak dzisiaj pomijamy duże części ogólnie tego fenomenu. I no to jest na przykład muzyka lat 90., do której podobno społeczeństwo ma ogromną nostalgię, wspomina te czasy bardzo dobrze, ale jakby się przyjrzeć większości artystów i w ogóle temu, co było wtedy wydawane, to jest to naprawdę bardzo złe i po prostu się wybiły pojedyncze jednostki, my już nie pamiętamy. I może dlatego, że pomijamy jakieś fragmenty, duże połacie tej kultury, przez to nie jesteśmy w stanie tego docenić. No, chociażby, nie wiem, puszczać dzieciom Gershwina, który jest dość prosty w odbiorze. Może to byłoby rozwiązaniem. Znaczy na pewno istotne jest, myślę, to, że na przykład w Niemczech czy na przykład na Islandii, nie wiem, takie przykłady przychodzą mi do głowy, ludzie rzeczywiście podchodzą do grania na instrumencie i do edukacji takiej, niekoniecznie właśnie chodzi o edukację stricte muzyczną, to znaczy uczelnia czy szkoła średnia. Takie obycie z kulturą. Nie chodzi o to, tylko bardziej chodzi o to, że rzeczywiście dzieciaki czy nawet dorośli grają na instrumencie. Po prostu nie ma osoby, która na czymś nie gra. Czy gra na fortepianie, na pianinie, czy na skrzypcach, czy na gitarze, czy ktoś tam próbuje swoich sił na saksofonie. Każdy gra na czymś. Oczywiście jedni grają lepiej, natomiast wszyscy grają. To jest rzecz. I w Niemczech też tak się dzieje i to jest ciekawa sprawa, że oni po prostu mają jakby w ramach zajęć po prostu w szkole, nawet ogólnokształcącej, rzeczywiście zajęcia z gry na instrumencie i robią to, rozwijają się w tym. Ja mam też takie zdanie, że muzyka ratuje życie w pewnym sensie. Jakby nie trzeba być muzykiem zawodowym, żeby dostrzegać wartość tej muzyki, kształtowanie jakby codzienności, kształtowanie światopoglądu poprzez tą muzykę. Także ciężko jest mi odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo z jednej strony faktycznie może zagraniczny słuchacz jest bardziej osłuchany, bo ma na przykład ten dostęp do instrumentu i na nim może grać, natomiast z drugiej strony publiczność polska też jest wspaniała i też bardzo ciepło się odnosi do twórczości różnych artystów, szczególnie po koncertach. Ludzie przychodzą, kupują płyty, chcą porozmawiać, chcą autograf. Także ja myślę, że tak już podsumowując, że ta publiczność jazzowa może nie jest w skali świata jakaś powiedzmy bardzo, bardzo obszerna. Nie są to ogromne rzesze ludzi, którzy słuchają tej muzyki. Natomiast jedno jest pewne, że to jest na pewno wierna publiczność i zaangażowana. Jak już ktoś się tym jazzem zachwyci, to zazwyczaj jest tym słuchaczem, który naprawdę i kolekcjonuje nagrania i stara się być na bieżąco z całym katalogiem na przykład swoich ulubionych wytwórni i tak dalej. Tu jest, myślę, to jest takie pytanie z gatunku, co było pierwsze. Troszkę tak to widzę, że z jednej strony ubolewam nad tym, że ludzie może nie interesują się tak bardzo, bardzo tym gatunkiem muzyki i nie dostrzegają w nim piękna, a z drugiej strony mam świadomość tego, że może to być dla nich coś trudnego. Bardzo często ta muzyka jest przeintelektualizowana, nie zawsze jest przystępna, czasem trzeba mieć taką też świadomość tego, że wielu artystów tworzy muzykę dla wytrawnego słuchacza, dla słuchanego i znającego się na różnych zasadach. Wielu muzyków tworzy muzykę dla muzyków. Także to też może być przyczyna. Natomiast co charakteryzuje tych największych, to znowuż odniosę się tutaj do Tomasza Stańko,
zasadzie do Zbyszka Namysłowskiego również, ale to jest tak, że słuchacz, słuchając tej muzyki, ich dokonań, nie słyszy tej złożoności, to znaczy tej trudności w muzyce. Ona jest z jednej strony przystępna i interesująca i słuchacz wie, że to jest dobre, wie, że to jest coś najwyższej próby, a z drugiej strony jest to również rzecz interesująca dla muzyków, bo dzieją się tam rzeczy bardzo, bardzo złożone. U Namysłowskiego są, nie wiem, rytmy nieparzyste, czyli coś bardzo nietypowego jakby dla naszego funkcjonowania, bo nasze serce bije w konkretnym tempie, prawda, i ono bije zazwyczaj miarowo, nie mówię o kwestiach jakichś tam problemów z sercem, ale ogólnie miarowo to bije, natomiast i parzyście powiedzmy, natomiast jeśli chodzi o kwestie rytmów nieparzystych, no to tam są pewne skrócenia i tak dalej, i tak dalej. To jest rzecz charakterystyczna dla muzyki ludowej na przykład, bardzo często z bałkańskiej, gdzie te melodie rzeczywiście są bardzo, bardzo, bardzo takie no, niekonwencjonalnie zbudowane. Natomiast u Namysłowskiego są te nieparzyste rytmy z jednej strony, ale słuchacz nie słyszy tej trudności. Ta muzyka jest przystępna, ona brzmi, można powiedzieć, piosenkowo i te utwory są takie przejrzyste, można powiedzieć, mimo że to jest naprawdę trudne do wykonania. Podobna rzecz jest ze Stańko. Atmosfera osobowości, atmosfera tej muzyki, złożoność jakby różnych tam światów, powiedzmy, jest interesująca i dla wykonawcy, i dla słuchacza, który wchodzi w tą tajemniczość niejako z automatu i dostrzega w tym artyzm, być może nie wiedząc, o co do końca tam chodzi. I tutaj właśnie takie podsumowanie, słuchacz nie musi wiedzieć, o co tam chodzi. To nie o to chodzi. Słuchacz wychwytuje emocje i wychwytuje też fizykę pewną dźwięku, natomiast nie musi wiedzieć, z czego to jest zbudowane, jak to jest zrobione, nie musi się na tym znać, ale zazwyczaj ma tę intuicję, która pozwala mu ocenić, że to jest coś wartościowego na przykład, że to jest dobre, że tym się warto zainteresować. Także to taka magia troszkę tutaj działa. A czy poza jazzem czy słuchasz jakiejś innej muzyki, coś jest twoim konikiem? Nie wiem, jakiś soul? Tak, może tak. Podejrzewam, że to mogą być, bo zaraz się dowiemy, że to mogą być bardziej afroamerykańskie klimaty, bo jednak ten jazz trochę się kojarzy z tamtą kulturą. Ja mówię szczerze, to jakby nie mówiłbym o tym, że słucham czegoś konkretnego albo jakiejś konkretnej muzyki z jakiegoś obszaru i tylko tym się interesuję, raczej szeroko staram się do tego podchodzić. To znaczy staram się być na bieżąco i z nowościami wydawniczymi w tej muzyce, z której po prostu wychodzę. Słucham dużo muzyki poważnej, słucham dużo muzyki współczesnej, słucham hip-hopu, słucham... tak naprawdę słucham wszystkiego. Coś, co jest dobre, mam jakby tą wrażliwość swoją nastawioną na to, że jeżeli czuję, że coś jest dobre i że mi się to po prostu podoba, to tego słucham i jakby napełniam się też tą wartością, która tam jest. Na pewno nie ograniczam się do czegoś takiego, żeby słuchać muzyki kultury tam powiedzmy afroamerykańskiej, ale przeciwnie, raczej staram się wzbogacać o te moje korzenie, o te nasze polskie korzenie, słucham polskich kompozytorów, słucham polskiej muzyki źródłowej, muzyki z terytorium powiedzmy Europy Wschodniej na przykład i tych powiedzmy słowiańskich zaśpiewów. To mnie bardzo interesuje i to mnie jakoś tam inspiruje. Także jednoznacznie nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast na pewno nie zamykam się i nie jestem tutaj żadnym konserwatystą, jeśli chodzi o swój gatunek i takim człowiekiem, który uznaje, że jakaś muzyka w pewnym okresie jest dobra, a w innym jest niedobra, albo że jakiś gatunek jest lepszy od innego.
nie lubię dzielenia na gatunki, nie lubię ograniczenia i też nie chciałbym, żeby mój dzień, moje życie wyglądało w taki sposób, że tylko jedną rzecz i ją się zajmuję. Jestem takim człowiekiem, który lubi to i mam takie, można powiedzieć, okresy, w których inspiruje mnie i bardzo podoba mi się jedna rzecz, potem zupełnie tego nie słucham na przykład i robię coś innego, a czasem w ogóle staram się nie słuchać muzyki, bo jakby chcę mieć czystą głowę na przykład i tego nie robię, bo jednak zawodowo czasem podchodzę do tego i analizuję i to jest czasem mentalne, zwyczajnie. Mam takie pytanie, bo to zresztą jest bardzo ciekawe. Weźmy na warsztat w zasadzie muzykę współczesną, tak, czyli pop, hip-hop, pop, rap, R&B, soul. Gdzie najbardziej słychać takie jazzowe podwaliny, takie, że wiadomo, że ta muzyka musiała być inspirowana wcześniej jazzem, chociażby u swojego wyjścia, czyli powiedzmy tam w późnych latach 90. No to teraz odpowiem dosyć może szokująco dla niektórych. We wszystkich gatunkach, tak odpowiem, we wszystkich gatunkach są jakieś pierwiastki powiedzmy czegoś wynikającego bezpośrednio jakby z kultury jazzowej. Ja w ogóle lubię myśleć o jazzie jako filozofii w ogóle, nie filozofii życia, filozofii jazzowego życia. Nie chodzi mi tutaj o jakąś mroczną stronę, że tak powiem, życia, tylko raczej o podejściu do sztuki jako język, jako rzecz, która jest czymś więcej niż tylko gatunkiem muzycznym. Natomiast jakbym chciał tutaj rozłożyć to na czynniki pierwsze i wyjaśnić, o co mi chodzi, no to oczywiście, mówiąc językiem powiedzmy bardziej naukowym, mamy elementy dzieła muzycznego, czyli mamy rytm, harmonię i melodię. Rytmikę, harmonikę i melodykę. No i teraz coś charakterystycznego dla jednego gatunku, na przykład jakaś rytmika, może zostać zapożyczona w popowej piosence albo w piosence hip-hopowej. Jakby, dlatego mówię, że wszystko, bo jakby w dzisiejszych czasach, jeżeli mówimy o muzyce współczesnej w kontekście muzyki popularnej, bo jakby współczesną też miałem na myśli współczesną poważną. Też są dwa rodzaje, powiedzmy. Natomiast współczesna, powiedzmy, popularna muzyka rzeczywiście jest takim kolażem bardzo często różnych dorobków, różnych gatunków, różnych doświadczeń, różnych środków wyrazu. To jest, jakby, to jest muzyka po prostu. Jest jedna muzyka, natomiast ekspresja i jakby środki wypowiedzi mogą być różne, natomiast w dzisiejszych czasach nic się nie wyklucza. Można traktować to jako kolaż, zapożyczenie, pewne rzeczy w dobie jeszcze tworzenia muzyki na komputerze na przykład, też samplowanie różnych instrumentów grających w różnym gatunku i zestawianie tego do jednego utworu. To jest rzecz bardzo, bardzo typowa i tak się tworzy dzisiaj muzyka. Bardzo często tak się tworzy muzykę hip-hopową i z tego się robi różne warstwy dźwiękowe, które potem stają się na przykład podkładem dla wersów. No, także myślę, że jazz jako taki zapoczątkował pewną tendencję wykonawczą, zapoczątkował pewną tendencję postrzegania muzyki umożliwił, a raczej wskazał wykonawcy, twórcy możliwość tego, że może czerpać z różnych kultur muzycznych, z różnymi muzykami współpracować i tworzyć takie podsumowanie dotychczasowych doświadczeń, nie tylko muzycznych, ale też przede wszystkim życiowych, bo jednak muzyka jest tym i muzyk zazwyczaj gra, powinien przynajmniej grać i tworzyć tak jak mu pozwala jego tożsamość, prawda, kim jest. Nawet oglądałem kiedyś taki program, gdzie było badanie dotyczące tego, która sfera naszego mózgu odpowiada, znaczy która się aktywizuje w momencie mówienia na zasadzie nazywam się Łukasz Ojdana i jestem polskim pianistą jazzowym. Dokładnie ten sam obszar mózgu odzywa się w momencie, kiedy dany człowiek improwizuje na przykład na fortepianie.
dokładnie ta sama tutaj ten płatczowy zdaje się aktywizuje się i dokładnie ta sama sfera, także to jest naukowo potwierdzone, że po prostu granie i tworzenie to jest tak jakby mówienie o sobie i w momencie, kiedy mówimy prawdę o sobie i mamy świadomość tożsamości swojej, to jakby tworzymy tą muzykę, która jest charakterystyczna właśnie dla każdego z osobna. Tak powinno być. Poruszyliśmy bardzo ważne kwestie, zresztą ty poruszyłeś, powiedzieliśmy o muzyce, która powstaje na komputerze, poruszyliśmy sample i stąd jest moje pytanie, jak ty w ogóle się zapatrujesz na właśnie takie zdigitalizowanie twórczości? I drugi człon tego pytania, czyli czy uważasz, że artysta, który zdalnie posługuje się autotunem, może wykorzystać ten autotune jako instrument? Czy to jest jednak jakieś oszustwo i pójście na skróty? Znaczy, jeśli chodzi o kwestię digitalizacji muzyki, to ja przede wszystkim bym się tutaj odniósł do tego, że ona jest po prostu dostępna szeroko w tym momencie. To znaczy poprzez platformy streamingowe i poprzez różne portale jesteśmy w stanie być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje po prostu na świecie i nie ma teraz już znaczenia jakby kwestia dystrybucji, to znaczy jeżeli ktoś jest kolekcjonerem muzyki i chce te płyty czy na przykład winyle sobie kupować, mieć je na półce i ten nośnik dźwięku jakby jest dla niego istotny, to oczywiście dystrybucja ma to znaczenie i przez internet można również zamieszczać. Natomiast jeśli chodzi o kwestie digitalizacji właśnie platform streamingowych, no to dla mnie osobiście to bardzo ułatwia te szukanie nowej muzyki i bycie na bieżąco, no bo mając aplikację jestem w stanie po prostu w momencie, kiedy jest premiera płyty, już ją wysłuchać i dodatkowo jeszcze algorytm podpowiada mi, która płyta mogłaby mi się podobać, co wypadałoby posłuchać, mogę mieć bibliotekę, mogę to wszystko mieć ze sobą i nie przejmować się jakby miejscem, które to zajmuje. Oczywiście romantyczna sfera mówi o tym, że fajnie tą muzykę mieć i ją dotknąć. Ja lubię mieć książeczkę, przeczytać, zobaczyć, włożyć płytę do odtwarzacza i to też sprawia mi przyjemność. Natomiast tej muzyki wydaje się w tym momencie, wydawało się do tej pory tak wiele, że nie sposób było to wszystko kolekcjonować i tak trzeba było rezygnować z pewnej rzeczy. Więc jako narzędzie do poznawania muzyki, jako narzędzie do tego, czy mi się ta płyta podoba i wtedy ją na przykład kupię, powiedzmy w formie fizycznej, to jedno. Druga rzecz, a odnosząc się do digitalizacji, jak rozumiem, po prostu tworzenia muzyki na komputerze, tak? Oczywiście, tak, tak, tak. Jak do tego podchodzę? Znaczy, to jest jakby jakiś odłam też ekspresji. No, jedni grają muzykę akustyczną i tworzą na instrumentach, inni tworzą ją za pomocą komputera i jedno i drugie wymaga ogromnej pracy i umiejętności i tak dalej. Nie chciałbym tutaj jakoś oceniać, że jedna jest droga lepsza od drugiej. Na pewno niektóre rzeczy, których się nie da osiągnąć na akustycznym instrumencie, da się osiągnąć za pomocą komputera i odwrotnie. Także tak jak wszystko, no ma swoje minusy, jakieś powiedzmy zalety i wady, no to jest rzecz oczywista. Natomiast tu też trzeba mieć jakąś smykałkę tego, to znaczy tworzenie muzyki na komputerze wymaga powiedzmy zainteresowań takich, wymaga świetnego sprzętu, bardzo dobrych programów, trzeba to aktualizować na bieżąco tak naprawdę cały czas i cały czas kupować nowy sprzęt, nie można tego jakby zostawić, tylko cały czas trzeba to rozszerzać, więc to jest też jakaś taka, no można powiedzieć skarbonka niekończąca się. Chyba warto wspomnieć o słuchu tutaj. Chyba przykładem takiego producenta muzycznego, no, a w sumie możemy mówić muzyka, jest Mike Dean, który jest mistrzem, jeżeli chodzi o mix i mastering. On bardziej obraca się w klimatach ulicznych, to znaczy rap, R&B, soul, ale trzeba przyznać, że tam to, czego się dotknie, jest idealnie dopasowane. I czy zgadzasz się z tym? Czy zgadzasz się z tym, że ten słuch jednak też jest ważny w tej muzyce, w tworzeniu muzyki już zdigitalizowanej? Oczywiście, no, słuch jest jednym z podstawowych narzędzi tak naprawdę. No, warsztat jakby, powiedzmy, instrumentalny, to jest jakby rzecz, to jest jeden z czynników. Słuch jest oczywiście bardzo istotny, można powiedzieć, że
pewnie jednym z najbardziej istotnych czynników jest słuch. I to w kontekście jakby grania na instrumencie, w kontekście produkowania muzyki i tak dalej, i tak dalej. Też tutaj nie warto wspomnieć o intuicji pewnej, która jest rzeczą, powiedzmy, taką niepoliczalną, ale ci producenci, najlepsi producenci, najbardziej znani, tacy, którzy osiągają sukcesy i tworzą muzykę, która potem ma wielu odbiorców, no oni też mają pewną intuicję, co powinno się wydarzyć, co się ludziom podoba, w którym kierunku powinno to iść i to żeby nie od razu wyprzedzić, to nie chodzi o to, że producent ma intuicję, wie, co się ludziom podoba i że to jest złe. Bo to tak nie jest. Te produkcje najbardziej popularne i najbardziej no też w pewnym sensie najlepiej płatne, no bo to też jakby te zasięgi, to wszystko ma znaczenie i też budżety są tam ogromne. One, mimo że są skierowane do jakiegoś tam, powiedzmy, nie wąskiego, tylko bardzo szerokiego grona odbiorców, to one są wyprodukowane, zrobione, stworzone i pod względem muzycznym skonstruowane na najwyższym światowym poziomie. To nie jest rzecz... Ja w ogóle bardzo nie lubię takiego stwierdzenia, które się często pojawia, że coś, żeby się musiało podobać wszystkim, to musi być kiczowate i słabe. I wtedy się będzie podobało. Zupełnie tak nie jest. W żadnym wypadku. To zupełnie tak nie działa. W dzisiejszych czasach, tak jak podchodzimy do sprzętów i tak jak podchodzimy do ubrań, zależy nam na tym, żeby to było dobrej jakości, żeby to było nowoczesne, żeby nam pomagało, a nie przeszkadzało. Tak samo jest z muzyką. Ona musi być na najwyższym światowym poziomie i wtedy jest szansa, że ona będzie się podobać ludziom. Po prostu. Raczej coś, co jest kiepskie, jeżeli się komuś podoba, to tutaj myślę, że nie przetrwa próby czasu. O, tak powiem ładnie. Jedno z ostatnich pytań, ale bardzo trudne. Przygotowując się do wywiadu, przejrzałem sobie, jakoś tak wyszło, że przejrzałem sobie to, co Pitchfork i Rolling Stone wybrali jako płytę i artystę dekady. I zgodnie tam jest My Beautiful Dark Twisted Fantasy Kanye Westa. I stąd pytanie, czy Kanye Westa można rozpatrywać w kategoriach muzyka kompletnego, bo że wpływ na kulturę miał, no to jeżeli ktoś powie, że Kanye West wpływu na kulturę nie miał, to jednak no, kłamie albo przespał ostatnie 20 lat. Nie no, to mówienie tutaj, rozpatrywanie w kategoriach, czy ktoś miał wpływ, a czy ktoś nie miał, jeżeli jest tak znany i robi jakby najbardziej popularne, że tak powiem, produkcje i podobające się jakby rzeszą, to jakby analizowanie tego w kontekście tego, czy ktoś jakby ma wpływ, czy nie ma wpływu, no to jest jasne, że ma, no po prostu jeżeli wejdziemy na YouTube i zobaczymy, jakie tam są zasięgi, no to wiadomo, że jeżeli jest klikalność duża, jeżeli są słuchacze, no to znaczy się, że wpływ musi być na pewno. Natomiast znowuż, kolejna rzecz, te zestawienia, ocenianie, że ktoś jest lepszym perkusistą, że ktoś jest lepszym wokalistą, że ktoś jest bardziej wpływowy, że ktoś jest mniej wpływowy, to są wszystko takie sportowe trochę rankingi, prawda? Czyli my lubimy bardzo, ludzie lubią mieć takie na papierze wyszczególnione, że ktoś jest dobry w tym, albo że ktoś najlepiej się sprawdza w tym, i że on jest teraz najbardziej znany, albo że gra najszybciej. Natomiast muzyka to nie sport. I dla jednej wrażliwości ten artysta może być szczególny i tworzyć jakby tą muzykę i mieć na nią wpływ nie tylko w kontekście, powiedzmy, artystycznym, ale też, powiedzmy, jakoś tam światopoglądowym. A dla drugiego może nie docierać jego wrażliwość. Jakby jesteśmy na tyle złożonymi osobami, jednostkami, że po prostu to powiedzenie, że o gustach się nie dyskutuje, to jest nieprzypadkowe, bo rzeczywiście dla jednego coś bardzo interesującego może być tylko i wyłącznie dobre po prostu i dostrzega w tym wartość, natomiast innej osobie zmieniło życie po prostu i można powiedzieć, że ukierunkowało go w jakąś stronę. I tego w tym piśmie czy w tym portalu nie ma, na przykład. Jasne. Więc jakby podsumowując,
myślę, że nie, warto nie bać się myślenia o tym, że coś jest dla mnie nowe i nowoczesne, bo ono globalnie nie jest nowoczesne, natomiast może być nowe dla Ciebie, nowe dla mnie i zmienić w ogóle moje patrzenie na świat. I nie musi to być osoba czy artysta rozpoznawalny, może to być coś zupełnie nieznanego, a tak może zamieszać w głowie, że naprawdę zmieni się wszystko dookoła. I to jest magia muzyki, jakby i tutaj też Państwa i wszystkich słuchaczy zachęcam właśnie do tego, żeby nie bać się szukać, żeby nie bać się mieć no, w pewnym sensie swojego zdania i nie bać się tego, że coś mi się podoba po prostu. Bo każdy ma do tego prawo, żeby mu się coś konkretnego podobało. Dlatego zwierzchność jednej muzyki na drugą zupełnie nie ma sensu. Rankingi są dla krytyków, może troszkę dla słuchaczy, ale w ogólnym znaczeniu czas zweryfikuje, czy coś jest wartościowe, czy coś jest po prostu dobre i jest modne i przeminie, jak ta moda, która też w pewnym momencie przeminie. Mhm. I teraz pytanie takie, żeby nasi widzowie wiedzieli, gdzie szukać Twojej muzyki. Jakbyś mógł wymienić nam platformy streamingowe, bo podejrzewam, że no tutaj będzie najłatwiej, tak? Platformy streamingowe, na których można Cię znaleźć i gdzie można ewentualnie zamówić Twoją płytę? Oczywiście, zapraszam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli Państwo posłuchacie tej mojej nowej płyty Kurpian Songs and Meditations. Płyta jest dostępna na wszystkich najbardziej znanych platformach streamingowych, czyli na Spotify, na Tidalu, na Apple Music i tak dalej, i tak dalej. Fizycznie można ją nabyć na przykład w Empiku, na przykład przez stronę empik.com, przez stronę mojego wydawcy Audio Cave. Wydaje mi się, że w innych sklepach takich internetowych muzycznych też ona będzie dostępna. Oczywiście zapraszam na moją stronę internetową lukaszojdana.com, zapraszam na moją stronę na Facebooku Lukasz Ojdana Music. Też bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. To jest aktualizowana strona i tam są wszystkie informacje i tam można znaleźć też linki do całej płyty, także zapraszam. Ja chciałbym może też zaapelować w tym momencie do władz naszych samorządowych, a przede wszystkim do największego miasta, czyli do Pruszkowa. Panie prezydencie, proszę spojrzeć, jaki zdolny człowiek. Może przez to, że nie będziemy mieli w tym roku Dni Pruszkowa, warto go zaprosić. Ja wiem, że to nie jest, że jazz nie będzie muzyką, która porwie o 22 do tańca, natomiast myślę, że gdzieś w godzinach południowych dla wszystkich pan Łukasz z chęcią by zagrał. I mam po prostu taką prośbę, doceniajmy tych artystów, których mamy, bo jak widać, a są ciekawymi ludźmi, AB też mają bardzo bogaty dorobek. Tutaj same nominacje do Fryderyków chyba świadczą o zasadności mojej prośby. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Dziękuję Ci, Łukaszu, że do nas dołączyłeś. Naprawdę było nam bardzo miło. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję też bardzo. Postaramy się zaprosić kolejnego artystę. Jeszcze nie uchylamy rąbka tajemnicy. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.